Witamy serdecznie w naszym programie. Auto z topem przez galaktykę, trzecim okiem przez galaktykę. I chciałem Państwa przeprosić za niedyspozycję tydzień temu. Niestety przez pomyłkę wypiłem zimną wodę. Zbyt zimną jak na moją głowę. Moja głowa jednak nie jest tak mocna, jak ci się wydawało. Więc może powiemy Państwu, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy kolega ze studiów na przykład napije się przez pomyłkę zimnej wody, nieświadomie, nie wiedząc, że to jest woda nienawibrowana. W takiej sytuacji trzeba po prostu takiego człowieka położyć na ziemi i przejść mu 4 razy przez kręgosłup bosymi stopami. W ten sposób ta nienawibrowana woda, ona przejdzie do naszych palców i my wtedy jesteśmy w stanie przekazać te wibracje, które znajdują się już w nas, do tej wody i po prostu ta woda się rozejdzie po naszym organizmie i nie zaszkodzi naszym czakrom w żaden sposób. No a człowiekowi pomoże. Dokładnie tak. Może go na różne sposoby też nawibrować, no więc jak nie wiecie, jak się wibruje, szanowni Państwo, no to znajdźcie eksperta. No, albo proszę oglądać nas. Oglądać, zaprosić też znajomych. Tak, dzisiaj poruszymy temat, którego jeszcze nie poruszaliśmy. A mianowicie? Mianowicie porozmawiajmy o tym, jak wybierać partnerów astralnych. Tak, to jest ważna sprawa. Partner astralny. Bez niego trochę smutno zawsze, no wiadomo, samotny człowiek astralnie to jeszcze gorzej niż samotny człowiek w każdy inny sposób. Astralny partner jest niezwykle potrzebny nam. Jego prądy oraz flegma dają nam ukojenie w walce o lepszą przyszłość ze złymi korporacjami. Tak więc, jak dobierać partnera astralnego? Przede wszystkim, że są serwisy internetowe, które dobierają, pozwalają. Takie proste nazwy, jak pierwsze, astralny partner.com. Tak. Bądź moim partnerem. Astralizujmy się.pl. Jest też. Chcę, żebyś mnie zastralizował. Astralizacja.pl. Tak. I proszę Państwa, na tych portalach jest bardzo dużo ludzi, którzy też szukają po prostu partnera. Czym się kierować, nawet będąc już zalogowanym na tych portalach? Proszę się będzie powiedzieć, czym się nie kierować. Więc nie kierować się płcią przede wszystkim. To jest jakieś. Po co komu? W astralnym świecie nie ma w ogóle nie czegoś takiego jak. Płeć, w ogóle. Znaczy nie należy kierować się wyglądem. To wygląd w ogóle nic nie ma żadnego znaczenia astralnego. Co jest ważne, to jest po prostu kolorystyka naszych aury, prawda? Wielkość czakr, można zapytać, jak tam twoje czakra, lędźwie odbytowa. Można też na przykład pojemność energetyczna, można po pojemności energetycznej, jeśli macie taką samą pojemność energetyczną, to po prostu będziecie nadawać na tych samych falach. No i są jeszcze takie parametry, najróżniejsze, jak magnetyzacja na przykład, jak poziom toksyn. W najróżniejszych częściach astralnych ciała. Na przykład możecie też się dobierać po kolorze wąsów. To jest bardzo ważne, tak. Po kolorze wąsów, oczywiście. Zdarza się też tak, proszę Państwa, że. To może przejdziemy później do tego, co tam należy robić z tym partnerem w ogóle, po co nam taki partner. Tak, ale najpierw ja bym ostrzegał przed nadmierną astralizacją samotności. Bo zastralizowanie się. No, wiele ludzi uważa to takie szkodliwe, niesmaczne, oślepnąć można, prawda, astralnie włosy wyrastają, jakieś dziwne, gdzie trzeba. Właśnie dobrze, że wyrastają, ale nie wyrastają, prawda, jest taka. Więc astralizacja, więcej niż 3 razy dziennie to już jest przesada. Zwłaszcza samemu, bo jak się astralizujemy. Astralizuje człowiek, to też zamiast się astralizować gdzieś tam po kątach, lepiej już znaleźć tego partnera, partnerkę, wszystko jedno, naprawdę zupełnie. No określmy go jako partnera, tak. Astralnego. No to na jakich stronach ty znalazłeś partnera astralnego? Ja mam partnera, bo partner astralny, a partner życiowy to są, proszę Państwa, dwie różne sprawy, prawda? Moja Basia ma swoją partnerkę, ja mam swojego partnera, Tak. No. Ja znalazłem na astralizujmy się.pl.
Moim zdaniem jest to bardzo dobry portal do szukania swojego partnera, zwłaszcza w takich celach, w jakich ja go szukałem. A nie, nie astralizujmy się.d? Nie. Nie taki, to był mój inny. A to ty na tym szukałeś, tak? Nie. Z Niemcami? Nie. Ja nie wybieram Niemców. Tym razem postanowiłem jednak tutaj w Polsce spróbować, bo słyszałem, że w Polsce jednak łatwiej jest nawiązać współpracę z takim partnerem astralnym, że teraz będziemy nadawać. Po prostu ja spędziłem też trochę swojego życia w Polsce, dlatego szukałem tutaj. Prawda? Ja lubię jeszcze Polaków. Jeszcze więcej w Niemczech. Ja też. Ja. A ty? A ja szukam w Polsce partnerów astralnych. No i szukam, jeszcze nie znalazłem i nie wstydzę się tego. Astralizacja też dla ludzi. Taki ekspert jak ty i nie znalazł jeszcze partnera? Ja mam wysokie wymagania, ja nie jestem z Niemiec. Może ktoś z Państwa jest chętny na... Tak, proszę napisać na adres nieodbieram@trzecimokiemprzezgalaktykę.pl. Może DE? Twój adres, Romanie. Dzisiaj, więc dziś jest sytuacja dobra dla poszukujących siebie. Zwiększa tolerancja, jest też większe zrozumienie dla partnerów astralnych. I w różnych zawodach są partnerzy astralni. Dobrym zawodem dla partnera astralnego jest ksiądz. Ksiądz. Świetne wibracje, ogromne czakry, zwłaszcza w tych miejscach brzuszna czakra. Tak, trzecia czakra brzuszna. Trzecia czakra brzuszna. Więc są dwie czakry piersiowe, trzecia brzuszna, czasem piersiowe też się zdarzą, nie zawadzi. Trzy. Ja mam całkiem niezłe. Ja tutaj partner ma... W ogóle, ja akurat to, ja ćwiczyłem, żeby to państwo, nie jest takie by obojętnie już tak... No. Trzeba ćwiczyć, trzeba dbać. Albo wyjechać do Niemiec. Różne rzeczy można zrobić po znajomości, po taniości. Tak, jak się ma. Ale to też jest. To, no, w Niemczech się ma pieniądze, ale to jest na temat operacji astralnych. Będziemy jeszcze inny odcinek zrobimy, tak, bo to odcinek jest o socjalu, bardzo szeroki temat. Ja mnie ciekawi odcinek o pasożytach. O pasożytach trzeba powiedzieć, toksynach i pasożytach. Tak. Pasożytach, tak. Dobrze, proszę Państwa. Litery na literę A, B, C i D. D jak? Jak pasożyt. Dom. Jak dom, czyli? Partnerzy astralni, gdyby ktoś pytał, to my nie jesteśmy partnerami astralnymi, nie? No nie. Byliśmy, ale ktoś pojechał do Niemiec. Czasami się też ludzie rozchodzą, no, jako partnerzy. Tak, jeden zostaje tam, gdzie powinien. Drugi szuka po prostu pieniędzy w Niemczech. Nie pieniędzy, po prostu studia, praca magisterska, praca masterska. No, to wszystko wymaga. No, ja cię bardzo przepraszam, ale jak mnie bekoidianie wzywają, to ja jestem w odróżnieniu od ciebie i twoich dupoidian. To ja jestem, a ty ich bin. Ich bin, ja. Ich bin, ich bin. Ich bin für dupoiden. Tak, das ist was, ja. No w każdym razie, widzicie Państwo, nie ma łatwo. No nie, to nie jest łatwo. No to się też zdarza, tak. Musimy się przyznać, też nie będziemy udawać, że związki astralne mają swoje problemy. No. Mają swoje problemy. I najważniejsza sprawa w związkach astralnych jest nie wyjeżdżać. Nie wyjeżdżać z kraju, gdzie powinno się być, gdzie własne bioprądy są, gdzie powietrze odpowiednio nawibrowane jest z naszymi czakrami. A nie jechać gdzieś na jakieś kraje, nie wiadomo skąd, dlaczego w ogóle. I tam uczyć się nowych, jakichś słów dziwnych. No dobrze, dobrze. I tak wyszło na twoje, i tak wróciłem do Polski, i tak już jestem z Polakiem. No, z Polakiem. Wyszło na twoje. No dobrze, niech będzie.
że to Polak. Kończmy, ja po prostu mam. Ja chciałem, no więc powodzenia chcę przede wszystkim powiedzieć. Nie zrażajcie się tym, warto mieć partnera astralnego, jak potwierdza Roman. Jak najbardziej, ja jestem bardzo szczęśliwy z moim partnerem, my się często wąsujemy, nie ma żadnego problemu. A ja nic. Bardzo szczęśliwy człowiek, ja i on. Dzięki temu. Ile ja się rozwinąłem dzięki niemu. Jak mi się wszystkie czakry wydłużają po naszym spotkaniu. Jak mi się w ogóle skóra poprawia. Jak mi tam przepływają energie. Ty nie wiesz, jakie to są prądy. Bo nie miałeś, bo nie próbowałeś, bo ze mną nie chciałeś. Czy nie na wizji? Czy musimy wszystko na wizji, naprawdę? Czy to ja zaczynam takie rozmowy? Ja chciałem kulturalnie. Ja od początku to jestem bardzo kulturalny w tym programie, to nie. Wiecznie wracamy do tego samego tematu. No ej, ktoś to zaczął, proszę kolegi, i no wiemy wszyscy kto. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek programu Trzecim Okiem przez Galaktykę, gdzie będą eksperci Roman i Piotr. Do widzenia. Do widzenia.